Rozmawiamy z panią Jolą Sobieńską-Gogacz, promotorką pamięci obozu zagłady polskich dzieci w Łodzi, który mieścił się na ulicy Przemysłowej 13 na terenie dawnego getta żydowskiego. Niewiele Polacy wiedzą o tym, co tam się działo. Mówi się, pani Jolu, o tym, że było to miejsce gorsze niż Oświęcim dla dzieci, bo ponieważ dzieci, które przyjeżdżały z Oświęcimia transportami, wręcz chciały wracać wbrew pozorom i pewnemu paradoksowi. Dzieci w Oświęcimiu miały coś takiego jak parasol dorosłych, to znaczy tam w Oświęcimiu byli wszyscy, były i dzieci, i ludzie dojrzali. Oni byli razem. I jeżeli dziecku działa się krzywda i ono nie rozumiało, z czego ta krzywda wynika, zawsze dostawało jakąś radę, jakąś pomoc, jakieś wsparcie od osoby dorosłej. Natomiast na Przemysłowej w Łodzi, w Polen Jugendfeuerwehrlager, dzieci były same, wyłącznie z SS-manami, to znaczy ze swoimi oprawcami. Nie miały kontaktu z zewnętrznym światem, były za podwójnym murem i po prostu nie miały żadnego wsparcia psychologicznego. Były odrąbane, odcięte od rodziny, od własnego domu, od własnej podusi, od zabawek, od rodzeństwa, od swoich kotków, piesków, od całego normalnego świata, który wcześniej przecież miały. Bo mówiły o tym, że dlaczego ja nie mogę spać na swojej podusi, prawda, gdzieś jest moja mama. Potem były relacje po wojnie tych właśnie dzieci. I były po prostu, i warunki, jakie tam stworzono, urągały właściwie wszystkiemu. To znaczy, obóz na Przemysłowej łączył w sobie jakby trzy formy zagłady. Przede wszystkim był to obóz pracy dzieci. Były tam dzieci od niemowlęctwa do 16 roku życia. Po 16 roku życia wszystkie były wywożone do obozów zagłady dla dorosłych. To była cezura górna, a zatem pracy. Był to obóz zagłady, ponieważ tam dzieci były mordowane i odbierano im życie na wszystkie sposoby. I obóz karny, ponieważ Feuerwehrlager w języku niemieckim znaczy obóz prewencyjny. Tak można w wolnym tłumaczeniu takie właśnie określenie przyjąć. A zatem nazwa sama sugerowała, że były tam dzieci, przetrzymywane dzieci za coś, to znaczy urwisy, niegrzeczne, że kradły, że biły, że były niesubordynowane, że działały wbrew prawu. To była nieprawda. Poza tym były mordowane, no po prostu były mordowane. Tam była taka kobieta, która SS-manka, nazywała się Sydenia Bayer. To ona właśnie wymyśliła ten oddział specjalny dla dzieci, które się moczyły w nocy. One przyjeżdżały do tego obozu zdrowe. One tam, ponieważ buty dostawały w październiku czy w listopadzie, a w kwietniu albo w maju zostały te buty odbierane. Więc właściwie od maja, niezależnie od pogody, bo w maju też bywa zimno, niezależnie od tego, jaki jest październik, one chodziły boso i wolały chodzić boso, ponieważ buty, które dostawały, były niesamowicie niewygodne. To były trepy wszystkie w jednym rozmiarze, bardzo nieuważnie heblowane od środka, więc te dzieci miały poranione stopy cały czas, a polewano te rany lizolem, więc ból był taki, że w ogóle wolały tego nie zgłaszać. One się bały jak ognia zgłoszenia jakiejkolwiek choroby. Na przykład na folwarku w Dzierżoznej, tam mieściła się filia obozu, 160 dziewczynek pracowało na roli przy zwierzętach, żeby dokarmić załogę obozu na Przemysłowej w Łodzi, jako obozu macierzystego. Tam dziewczynki, co chciałam powiedzieć, po pierwsze miały dostęp do jedzenia, ale jeżeli któreś z dzieci zachorowało, to polska załoga, bo tam w folwarku w Dzierżoznej pracowały w 90%, może nawet więcej, Polacy. I to było cudowne, bo ci Polacy, którzy pracowali wtedy z tymi dziewczynkami, zasługują na medale. I to ze złota szczerego. Jednoznacznie są listy potem, zachowały się listy po wojnie. Dziewczynki pisały do tych wychowawców, zapraszały je na śluby. Kochały te wychowawczynie po prostu. To były polskie dziewczyny, które udawały, że biją, tak? Dawały im cynk, który będzie sprawdzany i tak dalej. Tu ułóż się. Pomagały. Jak był karter, to realizowały jakieś tam jedzenie i tak dalej. Ale jeżeli któraś z dziewczynek zachorowała, natychmiast była odsyłana do obozu macierzystego na Przemysłową i to był wyrok. Więc one przemycały leki, żeby te dzieci zostały w tym folwarku, ponieważ praca na roli sprawiała,
że teoretycznie i w praktyce również miały większy po prostu dostęp do jedzenia, bo jak się pieliło marchewkę, no to czasem można było skubnąć, jak się pieliło jakiekolwiek warzywa, można było, oczywiście za to było bicie, tak, bicie po twarzy, były chłosty, były karcery, były kary, bo tam byli też esesmani, owszem. Natomiast no, można było się troszeczkę chociaż dożywić. Jak ktoś doił mleko, musiał wstawać o czwartej, ale ten łyk tego mleka czasem można było ścignąć, więc one miały większe szanse na przeżycie i rzeczywiście wszystkie przeżyły. Poza tym stamtąd można było uciec, bo dookoła były lasy i dziewczyny uciekały, a polskie wychowawczynie myliły tropy. Mówiły na przykład, że widziała, że biegła tamtędy i Niemcy szukali tam, a ona biegła tamtędy. A jak zakończyła się historia tego obozu? Co się stało z tymi dziećmi, które przetrwały? Szacuje się, mimo tak lichej dokumentacji, ale mamy wiedzę, która pozwala absolutnie stwierdzić, że minimum 12 tysięcy zmarło w tym obozie. Polskich dzieci? Polskich dzieci około 12 tysięcy, może więcej. Ale przyjmujemy obecnie tę cezurę 12 tysięcy jako taką prawomocną. Obóz został wyzwolony razem z całą Łodzią, to znaczy z 18 na 19 stycznia 1945 roku, to jest ta data, miał być zlikwidowany. Miał podzielić losy więzienia dla dorosłych na Radogoszczu, to znaczy spłonąć. W ostatniej chwili albo ktoś podjął decyzję litościwą, że jednak oszczędzą te dzieci, albo po prostu Niemcy nie zdążyli tego podpalić, bo w popłochu uciekali przed Rosjanami. Trudno powiedzieć, w każdym razie zostawiono te dzieci w spokoju, otwarto im bramy, ale nie poinformowawszy o tym, że to jest koniec wojny i że mogą wyjść. One bały się wyjść. Były zamknięte zresztą w jednym bloku. Oblicza się, że przeżyło około 900 dzieci. Natomiast do lat 70. XX wieku przeżyło około 300 osób. Reszta, to znaczy około 600 osób, nie znamy ich losów, prawdopodobnie zginęły w drodze do domu albo z powodu wyczerpania, chorób, przemarznięcia. Zwróćmy uwagę, że w Łodzi w połowie stycznia było minus 21 stopni. A dzieci nie miały, tak. Pierwszy budynek, na który napadły, po tym jak zorientowały się, że na podwórku już nie ma Niemców, to był magazyn z odzieżą, bo tam był magazyn z odzieży z Oświęcimia, z Majdanka. Więc najpierw się ubrać w cokolwiek, tak. Zresztą większość w ogóle się nie ruszyła, bo nie miała siły, to były dzieci bardzo ciężko chore, była gruźlica, był szkorbut, znaczy szkorbut to akurat zęby, ale były choroby dużo cięższe, były zapalenia płuc. Były anginy, no, ale przede wszystkim były rany po pobiciach dotkliwych. Te dzieci były wykrwawione, one miały kłopoty z pamięcią, były zlęknione, były bite po głowach przecież regularnie, bo to było najbardziej po drodze, taki chlas, prawda? To była metoda niemiecka. Na wysokości dłoni, tak, tak. Bardzo pięknie o tym mówi pan Jerzy Skibiński w filmie Urszuli Suchackiej, która jest obecnie. Zrealizowała film dokumentalny Nie wolno się brzydko bawić. Suchacka jest filmowcem i jest córką jednego z więźniów, Stanisława Suchackiego, który przeżył obóz na Przemysłowej. Jerzy Skibiński mówi, że istniało coś takiego jak filozofia oszczędzania siebie. Filozofia ta polegała na tym, żeby umieć wycyrklować moment, w którym wstać. To znaczy, jeżeli Niemcowi się coś nie spodobało, i uderzył dziecko w głowę, w twarz, bo to było pod ręką. To były poważne esesmańskie razy, to nie był klaps od mamy. To były silne chłopy, duże, dobrze odżywione. Więc jeżeli dziecko upadało, bo zawsze upadały dzieci od tych ciosów, ale za długo leżało, to było kopane, po czym popadło. A jeżeli za szybko wstało, dostawało po raz drugi. Jeszcze mocniej. A zatem trzeba było wycyrklować, jakby wymierzyć, który moment jest dobry na wstanie, żeby nie być skopanym i nie dostać drugi raz. Można przyjąć taką niesprawiedliwą może teorię, że przetrwanie w tym obozu się zależało od inteligencji. Ale ja nie sądzę, dlatego że w obliczu takiego lęku i takiego upokorzenia biciem
właściwie inteligencja w pewnym momencie przestaje funkcjonować, bo wiele z tych dzieci traciło chociażby pamięć od tego bicia w głowę. Oczywiście. Trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W tym obozie nie było mydła. Mydło miały tylko dzieci, miewały. Tylko dzieci, które prosiły o nie w listach. Raz w miesiącu można było wysłać list do rodziców, chyba że dostało się karę. Brak możliwości wysłania listu do rodziców również był karą dla dziecka. Brak kontaktu, wszelki brak kontaktu z mamą i tatą. Jeżeli, znaczy tak, w listach dzieci prosiły przede wszystkim oczywiście o jedzenie. To jest numer jeden. Zawsze na pierwszym miejscu mamusiu przywieź mi chleba, przyszli mi chleb, cebulę, makowiec, czosnek, trochę smalcu dzieci tak i placki ziemniaczane, tak? To porażające. Ale dla dziecka to po prostu placki ziemniaczane, tak, placki, bo one to znały z domu, tak? Więc serce pęka. Część paczek docierała, ale z czasem one były po prostu rozkradane. Zresztą to też trzeba powiedzieć, że nagminnie, to był proceder stały, Niemcy handlowali jedzeniem z gettem, którego głodowało. Wiadomo było, że to był czas, w którym kilogram chleba to był kilogram złota. Łódzcy Żydzi byli bardzo zamożni. To byli przedsiębiorcy, Łódź. To było ich królestwo, prawda? Zresztą w bardzo przyjaznej symbiozie, jeżeli mówi się, że Łódź jest miastem czterech kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej, ponieważ była w zaborze rosyjskim, więc i Rosjanie tam byli, i Niemcy, ponieważ Niemcy w zasadzie Łódź założyli. Pierwsi fabrykanci to byli przecież Niemcy, potem fabrykanci żydowscy, poznańscy i tak dalej. Oni stworzyli Łódź, a więc Łódź była rzeczywiście, i chyba do dzisiaj jest takim, wedle badań przynajmniej, najbardziej, powiedzmy, tolerancyjnym miastem wobec innych nacji. Więc tych Żydów tam było naprawdę bardzo wielu i byli oni zamożni. Można było bardzo łatwą kasę wydostać, właśnie mając do dyspozycji jedzenie. A to jedzenie przychodziło w paczkach dla dzieci. To, co pani mówi, to, o czym pani mówi, po prostu mrozi krew w żyłach. Ja nie jestem sobie wyobrazić takich scen. Chyba każdy, kto tylko ma trochę wrażliwości na małe dziecko, na pewną taką niewinność dziecięcą. A jak teraz Łodzianie pamiętają o tym strasznym obozie, który miał miejsce, który tyle lat przecież funkcjonował na ich ulicy? Mhm. To jest właśnie najbardziej bolesne i najdziwniejsze, ponieważ ja w jednym z artykułów użyłam takiego sformułowania, że jeżeli Łodzianin nie wie o obozie na Przemysłowej, to tak jakby oświęcimianin nie słyszał o Auschwitz. Podobno nie można tego porównać, ale czego nie można porównać? Bo tam zginęło 1 300 000, a tutaj 12 tysięcy, to nie jest porównywalne. Mówimy o dzieciach, o chodzącej bezbronności, o delikatności, o przerażeniu, o w ogóle kolosalnej przewadze dorosłego SS-mana nad 6-letnią dziewczynką, tak? Która jest po prostu głodna, zziębnięta i tęskni za mamą. Tutaj nie ma w ogóle porównania. Ja tak uważam, że cała Łódź powinna pamiętać, wiedzieć przede wszystkim o tym, że to miejsce jest święte. Tam w tej chwili, czy w ogóle na terenie obozu na Przemysłowej, który mieścił się w kwartale ulicy Brackiej Górniczej, Plater i muru cmentarza żydowskiego, który obecnie jest w innym miejscu, jest przesunięty o ulicę Sporną. Łodzianie będą wiedzieli, o czym mówię. Że to jest teren na swój sposób święty. Że w tej ziemi rzeczywiście jest zastygnięta, zastygła krew tych małych dzieci. Obecnie jeszcze na terenie obozu są cztery budynki, które pozostały z tamtych czasów. Generalnie wygląda to jak nowoczesne PRL-owskie osiedle czteropiętrowych, spokojnych bloków. Tak jakby się tam nigdy nic takiego nie działo. Tam nie ma żadnego znaku. Przyjeżdżają byli więźniowie i szukają bramy. Gdzie stała brama? No tutaj stała brama. Nie mietek, tutaj, ale nie, tutaj w prawo, nie w lewo. Słuchaj, nie, może metr tutaj. Tam nie ma nawet kamyczka, który by pokazywał, że tutaj jest miejsce, które było kiedyś granicą wolności tysięcy polskich dzieci. To nie jest tak, że Przemysłowa 13, bo Przemysłowa 13 jest przed wejściem, przed wjazdem do
do obozu, Przemysłowa wpijała się, wchodziła w teren obozu i była ostatnią ulicą, którą widziały dzieci z plandeki samochodów, które transportowały je do tego obozu. Stąd, tak, bo de facto jakby adres tego obozu jest na ulicy Brackiej. Chyba najlepszym upamiętnieniem tego obozu jest pomnik. To się nazywa Pomnik Martyrologii Dziecka Polskiego, ale jest nazywany w Łodzi bardzo zresztą ładnie i trafnie pomnikiem pękniętego serca matki. On jest bardzo piękny, bardzo dużo sugestywny, przy czym nie mieści się na terenie samego obozu, a nieopodal. Ten pomnik jest zwieńczeniem ulicy Brackiej. Bardzo wielu Łodzian kojarzy tę bryłę. Ona jest bardzo charakterystyczna i przejmująca, ale tak naprawdę prawie nikt nie wie, gdzie to jest. I nie wie tak naprawdę, o co w tym pomniku chodzi. A to jest pomnik, który odsłonięty 9 maja 1971 roku jest pomnikiem postawionym dla dzieci z obozu na Przemysłowej. To jest pomnik dla tych dzieci. Dokładnie. Tam przyjeżdżają obecnie, sama byłam świadkiem niejednokrotnie, pielgrzymki młodzieży z Izraela. Oni tam koczują pod tym pomnikiem, robią sobie... Oni są przekonani, ponieważ to jest na terenie getta. No, to jest bardzo ładny pomnik dziecka żydowskiego. Oczywiście, z pewnego punktu widzenia, to jest pomnik wszystkich dzieci, które z powodów dorosłych idiotów, jakiegoś totalitaryzmu, który dzieci w ogóle nie są w stanie zrozumieć, bo dzieci rozumieją po dzieckowemu i mają do tego prawo. I to jest najczystsze rozumowanie. Oczywiście ten pomnik można potraktować uniwersalnie, ale gwoli informacji, gwoli porządku pewnego historycznego, infrastrukturalnego Łodzi, to jest pomnik poświęcony dzieciom z obozu na Przemysłowej. Możemy się pod nim modlić za wszystkie dzieci świata, za nasze dzieci, które mają już wszystko uporządkowane, mają dobrze, mają czysto, zasobnie, miło, ale bryła jest zadedykowana właśnie tym ofiarom, które nieopodal traciły życie, albo przynajmniej zdrowie psychiczne, fizyczne, każdą kondycję, którą powinny mieć zupełnie inną. Jakie pani ma życzenia jako promotorka pamięci tego tragicznego miejsca? Bo myślę, że to jest dobre określenie na działalność, którą pani podejmuje, bo niewiele osób mówi o tym strasznym miejscu. Gdzieś tam w podręcznikach jest wymienione. My tu w Warszawie wiemy, że był obóz dla polskich dzieci w Łodzi, ale co więcej, to możemy się dowiedzieć dzięki pani artykułom. Jakie pani ma życzenie wobec władzy lokalnej, być może centralnej, może tej najwyższej nawet w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi właśnie o to miejsce? Osobą obecnie kluczową dla mnie w Łodzi, jeśli chodzi o upamiętnienie obozu na Przemysłowej, jest osoba, która spadła nam z nieba, no prawie że literalnie, arcybiskup Marek Jędraszewski. On sprawą się zainteresował. Okazało się, że wie o tym obozie więcej niż łodzianie. Udało się otworzyć jego serce na tę straszną prawdę i podjął konkretne działania. To znaczy, ja prosiłam tylko jedno, żeby ustalić jakąś jedną datę w roku, żeby w katedrze łódzkiej odbywała się msza święta w intencji tych dzieci, tych ofiar. Arcybiskup obiecał mi, że taką datę wyłoni z całego kalendarza, ale poszedł o wiele dalej. Tutaj mnie zupełnie zaskoczył i jestem oczarowana tymi decyzjami, bardzo mu wdzięczna. Mianowicie w katedrze łódzkiej jest już piękna tablica pamięci o tych dzieciach w honorowym miejscu, bardzo blisko ołtarza, w nawie głównej, znaczy w nawie lewej. Zresztą no, bardzo mi miło, bo został użyty tekst, który ja napisałam, także jakiś tam mój skromny udział. Ogromnie się z tego cieszę, że zostało to zaakceptowane. A więc jest granitowa tablica. Można przyjść, przeczytać ją i się zorientować. I ustalona jest data corocznych obchodów pamięci dzieci, o dzieciach z obozu na Przemysłowej. I to będzie zawsze pierwszy czwartek w oktawie wszystkich świętych. W tym roku było to 3 listopada, zawsze to będzie czwartek, tak? W tym roku był to 3 listopada,
Przepraszam, nie, nie trzeci. Szósty. Siódmy, nieważne. Za rok również będziemy obchodzić, ponieważ arcybiskup postanowił, że obligatoryjnie, po prostu, cokolwiek się będzie działo, pierwszy czwartek w oktawie Wszystkich Świętych w Łodzi jest dniem pamięci o dzieciach przemysłowych. I, to jest niesamowite, zorganizował, można powiedzieć, manifestację. Ja w życiu nie widziałam takiego tłumu w katedrze łódzkiej. To jest naprawdę kawał kościoła. Tylko na komuniach, kiedy do każdego dziecka przyjeżdża 50 osób, jest taki tłum. Tutaj nie było do każdego dziecka 50 osób. Był tłum niebotyczny i ten tłum, ta młodzież, ci ludzie, wszyscy, on dzwonił całe seminarium z zajęć. Wielki szpaler ludzi przez całą Piotrkowską przemarzował na czele z arcybiskupem i wojewodą łódzką do obozu na Przemysłowo. Tam zresztą cudownie, pod gruszą, wokół której, bo ona przetrwała, wokół której biegały dzieci, były torturowane. Tam były zapalone przez arcybiskupa znicze. Finał był pod pomnikiem Pękniętego Serca, bardzo piękny. On po prostu wdrożył to, mając władzę, bo arcybiskup ma władzę, czyli to, czego ja nie mam. Pomógł mi i stał się twarzą tej historii. Bardzo dobrze, bo to bardzo mądry, przyzwoity człowiek, któremu bardzo wiele ta historia zawdzięcza. Także 2013 rok zaczynamy, startujemy z tą prawdą. 2013, 14 następny i niech tak już zostanie. Bardzo Pani dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.